kilometr. Zobaczcie tutaj, tu jest widać, patrzcie, pięta łapy tylnej, tutaj, a tu jest odbita łapa przednia, ślad w ślad, głębokie ślady. No. Okej, co jeszcze mogą tu nabałaganić? A patrzcie po śladach. No dobra, poszukajcie tropów koło, tam poniżej, na drodze, zobaczcie, co się działo. Patrzcie, czego to są ślady? Jasiek, powiedz im, bo ty wiesz, ty z ojcem tropisz trochę. No. No, jelenie. Tutaj jelenie przyszły, patrzcie na to drzewko. To jest stara jabłonka taka. I korzystają zwierzęta kopytne, czyli jelenie, sarny, dziki. Wyszukują, wygrzebują spod śniegu pokarm. Czasami właśnie jabłka patrzymy tu jest jeszcze resztę. Utrzymuje przy życiu w zimie w sposób naturalny. Zima jest więcej śniegu albo mniej, to jest dość mało, także one mają dość łatwo, popatrzcie, tylko musiały wykopać, o, no ile tu jest, 25, jakieś 40 cm śniegu, wygrzebał nogą i patrzcie, te gałązki są całkowicie objedzone. Tutaj w dziurze, ona im daje siłę, to jest ich jedzenie. Góry! Ej! Jasiek, Piotrek! Ja mam plan chyba. Nie za dobrze wam. Nie za dobrze wam tam w środku. Ej, ale ja chcę uśmiechy widzieć, a nie jakieś skoszone miny. Halo. Woda jeszcze nikomu nie zaszkodziła. O tak. Dobra. Śnieg też chyba.